Za moimi plecami właśnie gromadzą się zawodnicy, którzy o godzinie 9 ruszą na trasę maratonu Wielka Pętla Izerska. Drodzy Państwo, życzymy wspaniałych wrażeń przede wszystkim z tras w górach izerskich, pięknych plenerów. 2, 1, start! Bawcie się dobrze, uważajcie na siebie w lewo, pamiętajcie w lewo teraz. Wielka Pętla Izerska, później półmaraton, szybka dziesiątka, piątka, więc uczta dla wszystkich miłośników biegania w górach izerskich w tym przypadku, bo trasy przebiegają po naszych pięknych, malowiczych górach izerskich. Jesteśmy mieszaną grupą z Poznania, Opalnicy, Swarzędza, Wolsztyn. Czyli ogólnie wielkopolskie pyry. Dla mnie to jest pierwszy start, chłopacy już są trochę bardziej doświadczeni. Drugi, właśnie czwarty. Jesteśmy po tygodniowym obozie w górach, a góry kochamy dlatego, że dają nam przede wszystkim wolność i możliwość wyrażania siebie, poszalenia trochę, spotkania takich pozytywnych wariatów jak my. Także bardzo się cieszymy, że jesteśmy tutaj dzisiaj i też możemy wystartować. Przyjechałyśmy z Kalisza i z Bytowa. Bierzemy udział w izerskim weekendzie biegowym, w ultramaratonie na 48 km. Przyjechałem z Wołowa. Startowałem chyba w 5 edycjach biegu Piastów. Wiem, że ten bieg jest trudniejszy, więc tak chcę jakby spróbować czegoś trudniejszego. Z Ostrowa Wielkopolskiego jesteśmy. Dlaczego Szklarska? Bo jest tu fajnie. Po drugie, pierwszy raz biegnę, także pierwsze wyzwanie w ogóle na takim dystansie. Jesteśmy tu drugi raz. Wielka Pętla Izerska to był mój pierwszy bieg 10 lat temu i w tym roku startuję tak jakby dla swojej rocznicy biegowej. Miłością do biegania zaraziła mi moja mama. Biegam już chyba 7 lat. Bieganie ceni za to, że no każdy jest zwycięzcą jak biega. Jak wychodzi na trening każdy dzień, to już jest zwycięzcą. A zawody są super, no właśnie każdy może się mierzyć ze sobą. Przyjechałam z Wrocławia. Startuję tutaj już po raz czwarty. Za co kocham górskie biegi? No, myślę, że za super atmosferę, piękne widoki i wymagające trasy. Cześć, jestem Marcin Ławicki, mieszkam w Szklarskiej Porębie. Startuję po raz drugi, tym razem ultramaraton. W zeszłym roku biegłem półmaraton. Kocham biegi górskie, ponieważ dają wytrwałość, budują charakter, wytrzymałość i podbudowują to człowieka emocjonalnie. Lubię biegać ultramaratony, a na tym ultramaratonie jestem tutaj pierwszy raz. A bieganie lubię w górach, są piękne widoki, dziki klimat i można się trochę odstresować. Ja jestem pierwszy raz, jestem z Wrocławia, zawsze byłam bardzo ciekawa tego biegu. Przyjeżdżamy tu od 7 lat na biegi. Na moje urodziny. Tak, na jego urodziny. I tutaj to jest pierwszy punkt wakacyjny. Zawsze wakacje są ustawiane pod bieg w Szklarskiej. Rozgrzewam ustawy skupowej do biura. To trochę równowagi trzeba użyć. Dzieci biegną na 200 i na 100. Gotowi do startu? Start!